Antoni Macierewicz, o czym mało kto wie, wstąpił do PiS całkiem niedawno, bo w lutym zeszłego roku. Jednak jego pozycja polityczna w tej partii sprawia, że spekulacje o objęciu przez niego funkcji wiceprezesa pojawiły się niemal od samego początku jego obecności w Prawie i Sprawiedliwości. Temat był wielokrotnie odwlekany, ale tym razem Jarosław Kaczyński podjął ostateczną decyzję, którą w sobotę ma zaakceptować Rada Polityczna Ugrupowania. Sceptycy przekonują, że odsunie to PiS od politycznego centrum. Ale czy tak jest faktycznie? Macierewicz jest jedną z twarzy PiS, niezależnie od tego, czy będzie pełnił funkcję wiceprezesa, czy nie. Rozmówcy Rzeczpospolitej przekonują, że Kaczyński docenia jego zaangażowanie w sprawę katastrofy smoleńskiej i jego wybór jest konsekwencją tej oceny. Wygląda na to, że prezes, wbrew temu, co zarzucają mu niektórzy krytycy, przedkłada sprawę katastrofy smoleńskiej nad bieżący interes polityczny. Znawcy jego polityki często przekonują, że to od lat niezmienny element jego taktyki. Prezes obstawia na rolę C0 i w ostatecznej rozgry rozgrywce bierze wszystko albo nic. Czy to jest skuteczne? Pamiętamy los obecnych polityków PiS w latach 90. Ich hasła walki z korupcją i układem sprawiały, że byli na marginesie sceny politycznej. Jednak gdy po aferze Rywina zmieniły się nastroje społeczne, ich ocena rzeczywistości została przyjęta w dużej części nie tylko przez innych polityków, ale również przez znaczną część mediów. Wystarczy przypomnieć, jak kibicowano słynnemu Popisowi, który przecież miał wspólnie walczyć z układem i korupcją oraz budować Czwartą RP.